Hej, 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 witam was wszystkich bardzo serdecznie. O, trzeba dostosować słuchaweczki. O! Witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie w naszej serii Rimuła z tej strony Bane. Zapraszam was dziś do oglądania, gdyż dziś będzie trzeba wyjaśnić pewną rzecz. Nie wiemy jeszcze. Jeżeli tak, jeżeli chodzi o metal horrory, ja wiem, że mogę tej operacji zrobić, nie? Ta inspekcja chirurgiczna. Ale to mi nie wykryje teraz metal horrora żadnego, bo nie mam jeszcze jednego mięsa, które mogłoby zostać przyjęte, tak? W ogóle Kate chodzi... Aha, bo Kate pewnie ma... Nie, ma ogólny. No ogólnym jest ten? Kaptur dostępny? Nie, możliwe, jak ja to ustawiałem. Kaptur... O, jest faktycznie, no to nie, to nie. No. Muszę znaleźć jeszcze jedno to szare mięso, żebym mógł tego metal horrora sobie wykryć, bo dopiero później badaniem otworzyć. Ja wiem, że to jest katastrofa, jeżeli chodzi o wykrycie takiego gnoja w kolonii, bo załóżmy, że zaraził wszystkich, no i to będzie w tym momencie poza gulami 15 metal horrorów, tak? No i jeszcze panowie z tego, z Imperium. Ostatnio wyskoczyło ich chyba 7, więc no trochę dużo, albo 5. No ale i tak poszło w miarę sprawnie. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie takiej katastrofy. No i że te horrory jednak okażą się niewypałem pod tym względem. W sensie niewypałem. No, że będą tylko na więźniach, nie? Psychoza. Atakuje każdego, kogo zobaczę. Powodem jest zły nastrój. Jak ci poszło? Dobra, czy my chcemy jeszcze jeden zrobić w takim razie ten nasz lepszy standardowy podrodzeń? O. Chyba nie, bo nie mamy za bardzo w co takiego rodzenia włożyć. Diabolus byłby super teraz. Czekaj, Diabolus? Myślę, że na ostatni można Diabolus robić. Ej, dobra, co potrzebujemy do Diabolusa? Dwa chipy sygnałowe. A mamy... Dwa chipy sygnałowe. Ej, robimy Diabolusa? Kurde, się będzie długo robić. Nie mamy tego podrodzenia. Trzeba by ripscan zrobić, a tutaj kurde fajne geny są, was nie mogę. Znaczy geny, fajne w sumie zdolności. Tutaj zwierzęce wyjmę. Tutaj walka wręcz zwierzęce. Na kundungongu. Tutaj społeczne strzelectwo. No dobra, to chyba w takim razie sam jest już tak po gen regrowing, to możemy go jeszcze raz zrobić z soft scana. A później zrobimy ripscan. I zrobimy Diabolusa. Kurde, będzie to pierwszy Diabolus tak naprawdę, którego będę robił. 300 super stali? Mam tyle? Mam nawet więcej. I skąd mam tyle super stali? No nie możliwe, żeby gdzieś to się trafiło na tym. Nie, to jest zwykła stal. Tu coś było. No ciekawe co. Tutaj też jest stal, tutaj też jest stal. Tu coś było. Kurde, nieźle. Dobra. W takim razie szukajmy dalej. Ostatnia mapa, którą mieliśmy, była bardzo uboga w zasoby naturalne, gdyż nie była to mapa górzysta. A tu jak widać, te zasoby są... No... Są, tylko czekają na wykopanie. Tutaj do końca, tutaj też do końca, tutaj też sobie do końca zrobimy i przetniemy to wszystko. No niech będzie tym standardem, jeżeli chodzi o 2-2. No, tutaj też przekopiemy to. Raz będzie dodatkowo więcej marmuru do tych pokoi tutaj. Gdyż te pokoje też będą dość ważne. Możemy chodnik też dalej pociągnąć, bo to jest chodnik z granitu. Mamy granit w ogóle na to? Trochę mamy, jakieś resztki, więc trzeba donieść. Bloczki. Chodnik z granitu. Dobra. Pociągniemy go tutaj do końca, tak samo tutaj też. I tą lampę wstawimy na środku. Tak będzie lepiej. A, i teraz to, co informuję was. Jeżeli oglądacie to dziś, to wiedzcie, że dziś jest piątek. A jeżeli dziś jest piątek, znaczy, że już jestem w trasie. Więc nagrywam to na zapas. Kolejne parę odcinków będzie na zapas. Tak naprawdę odcinki do aż poniedziałku nagrywam teraz na zapas. Możecie pisać jak najbardziej dalej komentarze i ja będę na nie odpisywał w miarę możliwości na bieżąco. I reagował. No i... I tak naprawdę tak naprawdę tyle, no. Nagrywam to, ponieważ jest ten wyjazd mój do Szczecina. Zresztą mam też do obrobienia jeden filmik taki krótki. Okej.
Poradzimy sobie. Bardzo ładnie. Zdążysz. Masz lepszą nogę. Od niego w tym momencie, więc na spokojnie. Dzięki. Kara do leczenia. Kolekcjoner trybutów. O, i to jest coś, co mógłbym troszeczkę też zrobić, ale z drugiej strony szkoda mi byłoby. Oddawa się wolników. Mamy złoto górką. To co, Salifier mówiłem, tak, że dostanie tej naszego też... on już ma jedno łącze, więc możemy mu zrobić tytuł. Później ceremonii obdarzenia i w ogóle. Kara potrzebuje jeszcze trochę. Kara potrzebuje jeszcze trochę, żeby móc używać tego... O tego. Czyli przeskok, czyli wygeneruje po prostu... na 15 sekund... tarczę, która będzie blokowała wszystkie strzały. Genialne. A Salifier może spokojnie sobie dobrać kolejne... On tu będzie trzeba jeszcze jedną postawić. Półeczkę taką. Wiecie na co? Na stal. Tak po prostu. A co chciałem powiedzieć, dokończyć? Salifier będzie mi dał tej jakieś swoje zdolności psychiczno-aktywne i w ogóle. Ucieczka z więzienia, serio? No dobra. Chodź. O, bo wy nie wiecie, że możecie się bić, tak? Okej, to już wiecie, że możecie się bić. Zapraszam. Dobra. Dzięki, dzięki. Łatwo poszło. O, szybka ucieczka, która nic nie niosła, więc... jeżeli chodzi o szybkie uciekanie, to chłopaki mają już rozwiązany problem. Jak ze zdrowiem? 4, brak, 6, 8, spoko. Zaraz każdy medyk tutaj przyjdzie, każdy każdego będzie leczyć. No ty nie ma zagrożenia, więc domyślam się, że priorytety spadły na niższe. O, proszę bardzo. Już tutaj mam w pełni wyleczonego kolonistę. Też fajnie. Salifier, chodź. Serio? A! Bo samotnik, a ty spele możesz w takim razie rzucać? Powinieneś móc rzucać. Może. Okej, okay, no to musimy mieć neuro po prostu tego. Ten łącze. Neuroformer łącza PLC znajdować. Czy w takim razie chcemy drugi ród? Jakiś tutaj szlachetny u nas? Nie, chyba. Zostajemy na tym też, co jest. I tyle. O, skończyliśmy rzeźbę. A ty jeszcze masz inspirację strzelaniem. Niedługą. Ale masz. Jak tylko się skończy... Dobra! Stary, miała być wspaniała. Też jest dobra. Tu jest, proszę. Wspaniała plus 3. Dobra plus 2. Wspaniała plus 3. Co tu mamy jeszcze? Tą rzeźbę chcę. Dobra jeszcze jest jedna. I tu? Wspaniała. No dobra, na razie nie będzie to dobra. Zawsze plus 2. A później będziemy się zastanawiać na tym, jak tutaj zrobić to, żeby były... Jednak te jeszcze lepsze. No bo w tym momencie mamy naprawdę mocno dokokrzony ten pokój. No i można liczyć też powolutku na ten rytuał setę. Tu czekam tylko, aż będę mógł więcej robić, chodzić. Tu jeszcze raz tryś w takim razie widzę, będzie sadzony. No dobra, okej, czemu nie?
Jest czerpień, także spokojnie jeszcze raz zdąży wyrosnąć. Może ziemniaki w takim razie, no by trochę więcej da za ujedzenia. Teraz się bawełna zbiera, więc też można sobie tutaj na spokojnie tym ogarnąć. Czyli ty w ogóle jesteś, powiedz, co? Właśnie teraz ura, tam jeszcze odbywa Camerona. No nie, no Cameron... Cameron ma ważniejsze zajęcia. Ale chyba, żebyś był kary. Kara, proszę bardzo. I husky tutaj też do szkolenia. Kto pierwszy, ten lepszy. Dobra, Szymonik, który widzę, że już też co robi, będzie dokonuje tłumienia masy. Okej, okay. Czy ty coś ciekawego w tym momencie masz do roboty? No, tragasz, sprzątasz, w sumie spoko, okej, okay. Wsparcie dla mechów będzie jakieś. No to głównie mechy będą nosić, nie oszukujmy się, prawda? Droga na pewno wyleczona, super. Za dnia tylko 2000 na plusie. Odpalmy w takim razie ten bioferytowy generator. 4000 nam skoczy, na nocy będziemy w tym momencie też ładnie in plus. Na jakiś czas, mówię, to zupełności nam wystarczy. Pyk, dobra, 6000 na plus, to odejmę akumulatory. To będzie na 7 dni aż, no dobra, 6. O, nie tak, po prostu nie ładuj go znowu. Więc ogólnie, żeby raz energię już stoimy. Okej, okay, Cameron bada teraz ultra mechologię, co da nam oczywiście robić kolejne spektakularne rzeczy, takie jak hełm Mechlorda, kombinezon Mechlorda, Legionista Centurion i ten V energetyczny. Parę mechów chciałbym jeszcze zrobić, wiadomo. Ale przede wszystkim ten kombinezon do Salifiera. Krytyczny na stal. Na zwykły stal. No i dobra. Powolutku się toczy. No ja nie chcę tych kurde tych metal horrorów, no. Zdążymy te grzyby wyrosnąć? 30%, kurde, no teoretycznie powinny. Teoretycznie, a praktycznie zaraz się okaże. Dobra, pofarbujmy dalej kolonistów. Niechaj będzie teraz tutaj kto? No, Salifier. Zmień styl. Bo widzę, że masz niepokolorowane swoje ciuchy do końca, wszystkie. Kolor ideologii, z tego co pamiętam, masz nosić, dokładnie. Będzie się dzięki temu lepiej czuł. No, sporo teraz nastrojem nie jest źle. Wkrótce będzie okazny rytuał w ogóle. Czy ty możesz strzelić? Możesz strzelić. Cameron, jak tam stoisz z tym, z ideologią? No, można cię strzelić. Strzel Cameron, zobaczymy jak pójdzie. Na przykład jeszcze zobaczę, czy możemy robić rytuał za 6 dni. Okej. Okay. 39. No spoko, spoko. Powolutku do przodu zawsze coś in plus idzie. O to chodzi. No że ta dziura nie wyszła tak jak trzeba, to szkoda. I tak jak mówię, mógłbym teoretycznie już sklonować Karę i zrobić z niej naprawdę archotyka. Czyli drugie oko, drugi bark, drugą nogę, a tamtą Karę, nie wiem, na przemiał, na straty, albo jeszcze wyciągnąć z tej drugiej Kary medyczne na kogoś. O! O! To by... O! Ciekawe, kto mógłby dostać takie geny, nie? Ciekawe. No, ja sobie muszę być też dobrym synalkiem. Hehe, muszę mieć wszystko. Zobaczymy, jak pójdzie. Rozwój. Jego mościa. Dobra, Wishu, właśnie tutaj. Tobie muszą geny tam muszą geny, tobie już geny odrosły. To właśnie przeskanujemy się, zobaczymy, co ciekawego z ciebie tym razem wyciągniemy. Jesteś obecnie jedynym jatkinem, z którego mogę takie geny wyciągać. Kwong Jung może już chodzić, spoko. Masz tylko jedną nogę, ale... Ale możesz. Choroba, zakażenie. Uch, tego tutaj wariatka naszego dzikusa. Spoko, już leci nietoperka, żeby cię uratować od tej przybrzydłej rzeczy. 6 medycznych, zobaczymy jak pójdzie. 12, no to słabo. Będzie trzeba przy następnym leczeniu zadbać o to, żeby dostał lepiej. Aczkolwiek, tutaj jest, widzę, co? Cały procentaż przewagi? Procent
Procent 0.4. Czy masz lepsze leczenie? Super odporność. To już trzeba wyciągnąć. Chociaż my już chyba mamy to. Nie, mamy lepszą. Nie mamy super odporności. Mamy doskonałą odporność. Odporna na grypa, malaria, śpiączka, dżuma, zakażenie, gnicie, płuc, pasożyty jelitowe, pasożyty... Tak. Czyli teraz super odporność nie potrzebuję, ponieważ mam doskonałą odporność. Dokładnie. No to i tak może archeogenetyka najpierw sobie wypadać. Wybadać. No dobra. Możemy grzejnik też włączyć, będzie lepsza temperatura. Bane 5. Odchodzą, nara. No szkoda, że nie skorzystaliśmy z waszych usług, ale nie miał co bardzo kto. Jakby miał kto, to byłby to Salifier. Salifier musi dostać po prostu... Po prostu kopa w formie łącza Neuroformer łącza PSI. O. Dobra. Uciekaj. Zobaczymy, jak sobie poradzi teraz. Do drzwi będzie się dobijał. O, no dobra, git. Leży. A to kolejnego zaraz podejdzie. Zemsta człowiek. Łowca ludzi. No dobra, to jeszcze sam jest po drodze. A, okej. Okay. Sam może chodzić w ogóle? To chyba średnio, dobra. Chodź mi, no tutaj będzie trzeba komuś... O, golem. Golem, kurna, jaki golem, co ja gadam? Tuneler, znaczy się. Chodź tutaj. Miro przypilnuje, ty możesz już iść. Nie zniszczuj drzwi, będzie przyjemniej. Dobra, chodź jeszcze na chwilę, bo muszę wydać rozkazy, a on nie umie. Szumański kupiec. O! Pogadamy. Dzięki. Dzięki. I tutaj jest szumański... Ojej, to jest szumański kupiec tego. Szumański kupiec z... Mówię, feryt macie. Ciekawy. Leki, złoto, trochę srebra. No dobra, jakieś tam syfy, jakieś mamy, co mamy, to sprzedamy. No ale nie są to, wiadomo, jakieś kokosy, nie? Wstawiamy sama. I teraz tak jak patrzę, mogę to kolejnie lepiej rozplanować, czyli ten pokój cały jakby przenieść gdzieś tutaj, połączyć. Tutaj zrobić tą farmę hydroponiczną, znaczy no nie farmę hydroponiczną, po prostu szklarnię. A drugi magazyn, no nie wiem, no gdzieś by się zmieścił. Ten pomieszczenie w pionie dać. No można było tym przemeblowanie zrobić, ale z drugiej strony dobrze jest jak jest. Jak wam poszło, panie? Poszło wam, widzę, świetnie, dynamicznie, w ogóle szybko, raz. No i nic ciekawego znów się nie znalazło. Kusi mnie przekopać tą jurę jeszcze. No możemy spróbować, coś ciekawego może się znajdzie. Dobra, tutaj poproszę o przekop. I teraz tak, do pionu. Zobaczymy, jak będą przekazywać mechanoidy, czy się będą na tym blokowały. I ogólnie rzecz biorąc, ataki. Czy raczej będzie to coś na zasadzie, no spoko, fajnie, że to jest, sobie skrócimy teraz drogę do kolonii. He! Dzięki za pomoc. We'll see. Na pewno wiem, że teraz będą miały... Mieli nasi kopacze plus mech, co do roboty, bo oczywiście nieograniczony obszar, jak najbardziej. Więc jest spoko, no jakby cały czas się w kolonii dzieje, jest to plus. Czasem milknę, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale popijam, bo jest ciepło. Tak jak teraz, nie popijam żadnych trunków specjalnych, tylko na zwyczajnym świecie, obecnie smoothie. Z Biedronki Vital Fresh polecam. Polecajka. Poleciała. Dobra. Sam przeskanowany. Super. Mam kolejny ten podradzenik. No i teraz sam pójdzie już na Ripscan.
A. To poczekamy. Jak ja podrosnę do takiego wieku, że będę tym nastolatkiem czy coś, to po prostu szybciutko sobie wszystkie doświadczenia wyciągnę z nich, bo jak teraz ogólnie wygląda to? O, społeczne mi trochę rośnie. Ciekawe. Trochę społeczne, trochę walka wręcz, trochę strzelectwo. Ogólnie rzecz biorąc wyciągnę tyle, ile się da. I rzemieślnika też bym chciał wyciągnąć. Okryty obszar, oho. A, no spoko, okej, git. Kopać. Szukamy wszystkiego, czegoś da. Coś się wyciągnęło? Włotrzastość? I, a co to daje w ogóle? Komfortowa temperatura, okej. Szansa na romans poza... Włotrzastość. A, okej. O! Usuwa wszystkie nagości. Kurde, no. Futrzakiem mam zostać takim... na całego? Dobra, niech będzie. No, tylko musimy jeszcze tutaj parę genów ogarnąć do przodu. Czy ja mogę to przenieść? Mogę to przenieść, super. Mi się nie podoba, że tak daleko stoi. I jeszcze dwie kopie w tym miejscu. Tak, dla równości. A że sięga, to dobrze. Badania lecą, teraz będzie szło szybciej. Okej, raz, że bada kurde nietoperka, która tego intelektualnego ma 10, spoko. Cameron ma 17 już. Jesus. Zawał. Dobra, wywaliła nam jedną baterię. Ej, to jest pierwszy bzyd w ogóle w kolonii, czy mi się wydaje? Coś mi się tak wydaje, że to jest pierwsze takie bzyd w kolonii. Jesteśmy na plus, wywaliło to za dnia wywaliło. Dobra, to pół biedy. Tu możemy przenieść w takim razie to. Będzie na odzysk, możemy dostawić. I mamy wolną baterię jakąś gotową? Chyba nie. W ogóle mam magazyny pełne, co jest? Znowu. Czy my chcemy dostawać trzeci magazyn awaryjny? No, niby brzmi to jak plan. Mamy dużo marmuru. No dostawmy coś tutaj, taką małą dobudówkę. Cokolwiek. Jak to mamy rozmiar? 6x6, niech będzie. No i zabrakło tego granitu. Czyli trzeba donieść jeszcze na granit. Pani profesor, donoszę na granit. Nie przyjdzie do szkoły. Tu mamy jeszcze uran do przekopania, tu mamy jadeit do przekopania. Jadeit, właśnie! Szymon, z ciebie zeszło już tego, spoko. Mam dla ciebie zadanie, zrób małą rzeźbę. Małą rzeźbę? Dużą rzeźbę? Z jadeitu. Wystarczy ci materiałów? 100 materiałów, no to nie wystarczy ci tego. A na tą? 50, wystarczy. Okej, stwórz w takim razie małą rzeźbę. A ja ci dam inspirę na to jeszcze. Będzie sztos. Fabrykator. Co robi fabrykator? Gotuje cały czas. Bardziej on zajmuje się gotowaniem niż kurde czym innym. Jak w ogóle z mięsem? Możemy popolować coś trochę, czemu nie? Wilk jest ranny. Coś polował. Kozica. Dzięki. Tu są syfy jeszcze do przeniesienia i że mechy tego nie ogarniają. Co jest? Jest aż tyle rzeczy do przeniesienia w kolonii. Stal. Aha, no dobra, okej, okay, ma to sens faktycznie, że stąd stal trzeba przynieść najpierw. Natrafiłeś na sprasowaną stal. Jej, o, komponenty. To lepsze. Znowu stal, no dobra, no. A, polowanko, no tak. Dobra, bo malopy też możemy polować, a co tam. Tutaj mamy jeszcze do zebrania teoretycznie takie fajne rzeczy. Zawsze też do przodu z lekami będzie, dzięki temu. Czy Szymon podjął się już wyzwania zrób rzeźbę? Przynosi siano do składowiska, czyli nie. A co ty nie masz na to? Clear warsztat. No, aha, no tak, jeszcze jakbym miał polecenie, to może bym zrobił.
powiedział Szymon. I wziął się do robienia małej rzeźby. Zjadę i tu. Zajmie mu to 400 jednostek czasu, pracy, zadań. Nie wiem w sumie, jak to nawet określić. To można przenieść, już się robi miejsce. To jest, kurde, ogólnie rzecz biorąc jakoś... jakoś taki syf. Nie ogarniałem tego. Co to jest do zrobienia? Komponent przez Salifiera. O, dokończę go zaraz. Bum znowu, bo malopy wybuchają cały czas. Spoko, fabrykator kroi teraz. Nie no, jestem w szoku, naprawdę, że aż tak nic nie ma do roboty, że fabrykator zajął się bardziej kuchnią niż ten. Ale z drugiej strony to dobrze. Bo dzięki temu zawsze teraz mam dostęp do żywności. Nie ma takich przystojów. Znaczy, no brak zieleniny teraz robi swoje, nie? A, nawet z wami nie pogadałem. No sorry, życie. Nie, nawet nie chcę mi się sprawdzać, co mieli, bo to bez sensu. Bo to bez sensu. Jak to jajuszka? Powolutku, powolutku. Klacz, uciekaj stąd. Komfortowa temperatura, chciałem zobaczyć, nie zobaczę już. Goście! Wygląda na to, że mają coś na handel. Okej. Okay. Drodzy goście, co macie na handel? A tu jest pożar ogólnie. Zaraz będzie padać. Jest tak gra zrobiona, że jak pada, to co jest? Gotuję dobry posiłek. Aż tak daleko idziesz po te? Ja tu muszę ustawić to, halo. Który? Po co tak zapierdzielasz? Jedzenie, dobry posiłek ten, tak? Ograniczam cię do tego obszaru. Dalej, dobry posiłek, ograniczam cię do tego obszaru. Dalej, to jest ograniczone. Tu jest, nie muszę, syty posiłek też ograniczam cię do tego obszaru. I tak samo tutaj trzeba to poograniczać. Bo to bez sensu jest, żeby kurde... aż tak ganiali daleko po te wszystkie... O, tu jest ograniczone, super. Spakowany też ogranicza do tego obszaru. Chyba w tych spakowanych posiłków z rywolek sobie więcej zrobię. Tak, z 70 nawet, jakby co. Choć widzę, że zrobieniem ich też jest ciężko. Kara się podpaliła. Ale już pada deszcz, mówiłem? Żeby u nas coś popadało. Oblężenie, o proszę. Pierwsze oblężenie. I są to śmieciarze. Okej, okay, łatwiej geny będzie pozyskiwać, plus można je zniżać, przytopić na materiały. Tu mamy też stal do odzysku, jakby co. Okidoki, wy do... A którego teraz obszaru? Do tego obszaru. Wy do tego obszaru. Dobra. No i teraz tak. My moździerzy nie mamy. Puma zemsta, okej. Okay. Fajnie. Nie wiem, co chciała zrobić, ale... ale wyszło dobrze. A my co? My musimy się jakoś zmobilizować i ruszyć tam na nich. Ale ruszymy w kolejnym odcinku. Ja wam dzisiaj dziękuję za oglądanie, widzimy się już jutro, a z mojej perspektywy już zaraz. Na razie i cześć!